mało tam wszędzie, nie? No. Więc na jakiś czas to jest tam trochę uraczyło, że trochę przestaną odchodzić. No. Więc zaczynają się tego pociągnąć. In the wake of COVID-19, countries such as the United Kingdom and Canada are experiencing and to fill the gaps, they are recruiting nurses from African and Caribbean nations as well as countries such as the Philippines and India. Many more nurses could leave Zambia following promises of easier working conditions abroad. Speaking, there's a procedure which is going on here, which we call manual tumor extraction, in which the baby now has to be delivered manually using your instruments. This is for the Green Party. I worked on the MiCA regulation and I was also the rapporteur for the transfer of funds regulation that was also covering crypto assets. So you know what you're talking about. So mniejsze szanse wyboru, a wśród członków partii, tych szeregowych członków partii politycznej płacących składki, mających uprawnienia głosowania, zdobył największe poparcie rok w rok, w 2015-16. Tak tu też może się okazać, że wcale nie będzie tak, jak wskazują bukmacherzy, jak również elity. Dynamikę wzrostu najwyższą ma pani Liz Truss w stosunku do Rysiego Sunaka, bo to ta bójka nas już teraz interesuje. Ostatnia runda... Cause issues when you're having to work in it, you know? Yeah. And there are physical jobs and trucks. There was somebody, but I'd asked this, what's the MS truck you had with aircon in it? And Facebook, da 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 da. It's like, the guy's popping up, oh, I'm driving an ERF EC today and all that. I've got both the windows down, it's fine, you know, air's blowing and everything like that. It's not too bad when you're on the move. If you've got the wind and air swirling about the cab on a hot day, yeah, then you're all right. It's when you come to a halt, you know? Yeah. Że wezmą te odpady razem i faktycznie je wymieszają. Zazwyczaj to jest później tłumaczone w ten sposób, że pracownik po ocenie wizualnej danego kontenera stwierdził, że odpady są źle posegregowane, więc wziął wszystko jako zmieszane. No czasami są źle posegregowane, to jest prawda. Tak, i to jest taki bezpieczny argument. Tutaj no, nie ma za bardzo pola do polemiki z takim argumentem. Natomiast jeżeli widzimy takie nadużycia, że faktycznie na przykład podjeżdża śmieciarka i zabiera dwie frakcje razem, to miejmy dowody w krajach jak Rumunia czy Węgry. A mówisz to o produkcji odpadów czy o przetwarzaniu odpadów? Produkujemy mniej więcej tyle samo, ale jeśli chodzi o przetwarzanie, to myślę, że idzie nam dużo lepiej, bo tam ta zbiórka selektywna praktycznie jeszcze nie istnieje, mimo że te kraje są... Żadnych stref.
Szerzej, a to jest wężej wzdłuż, bliżej tych dróg są wyrównane dla drogi, nie? No i tu w lewo teraz, nie? Tam jest nawet jakiś car park z trasą spacerową. Stóp, skręć w prawo. Skręć w prawo. W tym mini takim tunelem pod kanałem, pamiętasz? Takim, żebyśmy się nawet z piątkiem utafem zmieścili. Tak, to jak się tam poczułem. Skręć w lewo. Za ćwierć mili skręć ostro w lewo. Cofnij. Już się nie udało, tak? Zawiesił na chwilę.
Na urlop, ale jest, słuchajcie, zajebiście droga, jest bardzo drogo, nie wiem, czy wy to widzicie, ale mi czasem jak płaciłam sklepy, to wychodziły tak, wiecie, oczy z oczu i pisałam do Niemiry, ej, ty, płaciłam 130 zeta za paczkę chusteczek mokrych, pampersy, żel do mycia ciała, jakiś, nie wiem, ten batonik i zwracałam uwagę na to, co kupuję i czasem po prostu nie kupowałam czegoś, bo widziałam, że to ma jakąś w ogóle od czapy cenę. Pójście do knajpy w Polsce to już dogania islamskie ceny. Gdzieś to wiozło tutaj na Islandię, że trzeba było iść przed wylotem i kupić dodatkową walizkę. Przez co my mamy chyba 7 walizek w piwnicy. No i wiecie, jakoś po prostu dostawałam małpiego rozumu, jak widziałam, że jest dużo taniej w Polsce, a teraz chyba nie tylko przez ceny, ale też sama wiedziałam, że po prostu niczego nie potrzebuję i bardzo wielu rzeczy się pozbywam i mam mało ubrań, w sensie i tak mam dużo, ale że jakby nie potrzebuję ich jeszcze więcej. A druga sprawa,
tu nie wynajmowaliśmy auta, tylko jeździliśmy pociągami. Poza tym miałam, wiecie, mam chujową kondycję, więc... no najpierw niech skrócą szlak po prostu, niech ta magma dopłynie gdzieś bliżej, kiedy bym miała krótszy dystans. No ale no co tu mówić, no już przebiegam nogami, już bym bardzo chciała pójść i zobaczyć ten wulkan. Na razie się delektuję tak jak wy na Instagramie. No ale już wkrótce, mam nadzieję, że zabiorę was i kupimy jakieś draże, korsaż albo jakieś inne pyszności w polskim sklepie i pójdziemy pałaszować to po prostu z Anetą, patrząc na nie wiecie tej ciekawostki, więc ja wam opowiem. I jak jedziecie teraz do pracy, to możecie komuś opowiedzieć o tej ciekawostce w pracy, w windzie i będziecie, no, będziecie tam takich crazy biologów. No to słuchajcie, ptak dzwonnik to jest taki ptak, który jest najgłośniejszym ptakiem na świecie. I teraz będę cytować z internetu, więc włączam sobie uwagę, czytam. Dzwonnik nie tylko ma specyficzny wygląd, ale i sposób zalotów. Gdy samiec w pobliżu widzi potencjalną partnerkę, they are made largely of either steel or aluminium alloy, which means they originated underground as ore or sedimentary rock that was pulled from a mine. Now the little bits of bikes are returning to the earth. The flakes of rusted steel and fine chalky particles that coat the surface of oxidized aluminium may be scattered by the wind and washed down sewer in a rainstorm. Some down while jet planes patched together from scrap bicycles soar overhead. Metal recycling produces environmentally damaging waste, but some byproducts can be recycled and put to use. The dross or slag that results from aluminium casting is sometimes utilized as a filler in asphalt and concrete mixtures. In certain places, therefore, the road itself is sort of a bicycle graveyard. Cyclists out for Sunday rides, rolling their wheels across a landscape. Rzeszowszczyznę, mamy Grecję, Lubelszczyznę i tak dalej, a nie mamy Szczecinszczyzny na przykład, prawda? Czy tutaj Dolnośląszczyzny, czy jak to określić? Tymczasem ona tam, ten dom dzienny, dom nocny, to się dzieje w wielkiej... Tam koło wiaduktu, który ciebie zmienia, że o, bo cię zmienia wypony. Tam na Racławickiej, tak? Nie Racławicka, tutaj. Aha, to jest... tam, gdzie to była wymiana oleju zawsze, tak? No. Bo tam na Racławickiej ktoś mi mówił, kto tam mieszka, że mają dosyć tego faceta, bo on jak tam ten osiedlowy kontener stawia, to mi 15 minut jest pełen opon. Ten taki dziadek, pamiętasz, tam organizator, nie? Must do what's right, sure as Kilimanjaro.
To jest ten most na Jedlinę teraz tutaj, nie? To piękna linia jest też dobrze, że teraz nie pociągi jeżdżą. Myśmy tutaj z technikum kolejowego na taką wycieczkę kiedyś przyjechali. Taką już zawodową w ramach praktyk. I to już jednak za wysoki był. Piątka też był za wysoki. Aktualnie. Już jest rzadkość taki polonez, co? Robią właśnie, bardzo mi się podoba, to zieloni tak promują, żeby na przykład zakazać lotów samolotowych na trasach, na których no można tak. do 4 godzin pociągnąć. No jest, no. jest. Czy tam tory są nie zarośnięte? Przeglądy przeszedłem. On nie wiedział, że w Ameryce są inne. Znaczy, jak to jest ładnie na to. Matka ci powiedziała, faceta należy wychować, nie każdy się da. Potrzeba wielu i w końcu się taki znał. Gdzieś tam niedaleko takiej Odry. Szybki to tunel. Aha. Widziałeś? No proszę. Muszę co? Nie wiem co to jest, szczerze mówiąc. Zaraz zatrzymamy się i sprawdzać i przy okazji sobie wyprzedzą. Bo za nami jadą i jadą to. Jak śniegu trochę. O, tu widać, że będzie ekologia wytrenowana. W każdej wiosce, żeby była jakaś tam fabryczka, hurtownia, coś tam, nie? No ja też wiem, że taka Harsznicza, no to kiedyś to była najbardziej uprzemysłowiona wieś w Polsce przed wojną. No ale czego tam? No ta twoja jest Szwedka. No właśnie. Bardzo ją podziwiamy. To rodzina jest cała. Tyle tam grają. Zresztą ja mam jak ta Gunhild, które się miałem w Polsce tu w 1984 roku, jako dziewczynka występowała w telewizji, taka mała, z kurzonem większym od niej.
tamta jakaś luna, coś to jest jakaś muzyka. Zresztą one są podobne, rozumiesz, te młode. Dla ciebie to już swój zespół tam, ona sama występuje. No to kostkę, to my teraz to jedziemy w lewo, nie? Czy Żoniu? Pamiętasz? Nie ma. Do ojca, że ciebie się zwrócili, żeby ojciec podjął tą sprawę, rozumiesz, i tak dalej, i tak dalej. Do ciebie i ojciec nawet jeździł gdzieś tam do Warszawy, konsultował się tam z jakimś adwokatem, takim fistem swoim, jakimś znajomym. Gdzieś tam, rozumiesz, zasięgał języka, w końcu przyjechkolwiek właściciel to spierdalał ze wsi, w lecie, gdzie pieprz rośnie, bo wiadomo było, że będzie miał przechlapany. Przez matka nawet dekawkę zostawiła w lecie Haninie tutaj, wiedząc, że gdyby przyjechała z taksówką w lecie do Karsznicy, no to by, proszę ciebie, wiesz, nikt jej tego nie darował. No i lecimy i... Problem polegał na tym. Co tu się dzieje? No właśnie. No widać, że te alerty RCB to no, patrz, nie bez powodu się wiecie. Wpisywali, no. No pan, a co ty za rzeczka pojechał? Nie wiem, że ciebie... Czekaj, co mi się udało. No mówiłeś, że tego Gabo wysłałem. Aha, no tak, no jakoś nie byłem się w stanie, proszę ciebie,
dowiedzieć, na czym te prześladowania polegały i z jakiego one są tam. Stumble around the university campus in Berlin from one bad project to the next. From physics, engineering, and chemistry to economics, politics, and fiction. From the smallest details of our universe to the greatest flights of fancy. So what was it that united all these projects? The thing about Leo Szilard was that he always had a sense of higher purpose. He wanted to make the world a better place. An atom can be split does not mean the chain reaction is a given. Which element will actually be able to achieve this is still one of the big questions in his mind. Szilard manages to scrape together the money for a small supply of beryllium, which he believes at this time is the most likely candidate. But before he even attempts a chain reaction, he needs to see if he can make atoms release neutrons. This isn't the same thing as splitting the atom, but it's an important step in the right direction, is the bomb. Episode 3, The Einstein Letter. Leo Szilard can't sleep. In his mind's eye, he can see what the world will become. News from across the Atlantic has gotten worried. In Nazi Germany, scientists he knows, former colleagues, have proved. Pearls and Fish have reason to be nervous. They realize that the atomic bomb need no longer remain in the realm of science fiction. Their research leads them to an explosive conclusion. In March 1940, they write a top secret memorandum saying that the release of what they called a super bomb would be equal to 1,000 tons of dynamite. And this super bomb would be very small. It was a result of the whole fascist terror. Then it is clear that the hatred, not against Germany, but against German fascism, was reinforced. Fuchs never spoke of either of their suicides, but on forms, he simply put the cause of death, political reasons. His anti-fascist father is not just ideological. It's deeply personal. As he avoid, Fuchs is surrounded by radicalism and tensions that threaten to turn violent at every turn. He was still warning the rogues of how to agitate and what to do and how to do propaganda. So they got very strident very quickly against the Nazis, and there was a tremendous amount of tension that went on. Around the same time, my great aunt Ursula is also feeling the pressure. On January the 30th, 1933, Hitler is made Chancellor of Germany. Thousands march through Kiel in a torchlit victory parade, and the Nazis swiftly mobilize the police and paramilitaries to crush dissent. But Klaus Fuchs is not for wavering. He continues his student activism on behalf of the communists.
and the emboldened Nazi students arrange a demonstration in front of the university. But there's a problem. He's also an Anglophobe. He was not at all welcoming of opening the Manhattan Project to British scientists. General Groves is convinced the Americans could and should go it alone, but President Roosevelt has shaken hands on it with his old drinking pal Winston Churchill. A disgruntled Groves concedes and agrees to some 60 British scientists coming on board his program. Organizuje się imprezy, gdzie przewiduje się dzieci, inaczej organizuje się imprezy, gdzie się nie przewiduje uczestnictwa dzieci. Także... No ale widzisz, ta dyskusja właśnie się przewija co rusz przez internety, wraca jak bumerang o tych weselach bez dzieci. No ja to w ogóle i na wesele z dziećmi, i na wesele bez dziećmi, to ja tak samo nie lubię chodzić. Natomiast, wiesz, jest taka... Są dwie grupy. Jedna grupa uważa, że na wesele to... Finowicki, KNZ, Jacek Piotr Cegiełka, Mariusz Herhold i Daniel Karr. Jeżeli chcecie dołączyć do grona wspierających podcast, zapraszam Was na patreon.com/przeświatkowy. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia. Światopodgląd. Agnieszka Liznarowicz, Państwa gościnią jest teraz profesor Agnieszka Bińczyk-Misala. Dzień dobry. Dzień dobry. Z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję Państwu. Mamy dosłownie parę dni przed tym wyjazdem. Ale czy znów można się zawahać? A może te kontrole pojazdów, te prawdziwe, też są w Polsce fasadowe? Mogę powiedzieć, że troszkę się w tym temacie poprawiło. Było tak kiedyś. Było tak i mogę bym słyszeć i wielu nawet się kierowców chwaliło tym, że jedzie z dokumentem bez autobusu czy bez pojazdu w autobusach, ale nie w pojazdach osobowych i uzyskiwało gdzieś tam tak zwany przegląd bitwy wtedy. To się rozmieniło, ponieważ w tej chwili są już te przeglądy na stacjach kontroli pojazdów, zwłaszcza tak zwanych okręgowych, po prostu poziom, który kontroluje autobusy, są monitorowane, z tego co wiem online. To wszystko jest zapisywane, rejestrowane i tego typu rzeczy już przerać nie powinno. Ale oczywiście do patologii dochodzi. Jest wiele stacji kontroli, można tutaj próbować coś tam, że tak powiem, osiągać. To skutki tego słabego stanu technicznego można jakoś redukować, na przykład doświadczeniem, czy choćby wypoczętym kierowców. Natomiast w takim długiej jeździe pojazd i jego sprawność wydają mi się jako laiczce, pasażerce kluczowe. I tu bym chciała przejść do kierowców. Nasza trasa 1530 km, autokarem, maksymalna dozwolona prędkość tego autokaru 100 km, więc to będzie długi, długi przejazd. I panie Piotrze, w naszym Norma, how does it make you feel to be in the space where this took place? La verdad que, look, these things make me stronger. Give me more courage. More courage to continue seeking. Zamknięty. My nie żyjemy w całkowicie innej rzeczywistości. To długie trwanie jest o wiele dłuższe po prostu niż nieraz byśmy chcieli. Przez jakiś gen, na przykład polski gen takiej autodestrukcji, tego, że potrzeby pokłócenia się, że jeżeli żyjemy w kraju, w którym się w sumie dobrze powodzi, który jakoś odrabia rozmaite zapóźnienia materialne, cywilizacyjne i tak dalej, no to okazuje się, że taki stan jest właśnie nieznośny dla części Polaków i trzeba coś tu jakoś zrewoltować, stworzyć jakiś rodzaj konfliktu. Thank you.
się wokół niego głośno, czy nie, problem nie, jest poważny? Nie, chodzi mi o to, że problem jest bardzo poważny, a był traktowany zbyt długo jako problem bardzo lokalny. To jest wczoraj, ta wczorajsza konferencja, to jest pierwszy raz, kiedy ogólnopolskie Wody Polskie i ogólnopolski kiosk wypowiedziały się w tej sprawie. Do tej pory tylko regionalne instytucje, czyli regionalne części tych dużych ogólnopolskich instytucji wypowiadały się. Wielu moich szkolnych kolegów, to dochodzi do mnie, że część z nich, która zaczęła pić bardzo wcześnie, nigdy potem już pić nie przestała, czyniąc alkoholu gwiazdę, wokół której obraca się dziś całe ich dorosłe życie. No ale okej, otoczenie to jedno, ale trudno nie wspomnieć o przekazywaniu toksycznych męskich wzorców z ojca na syna, z dziada na wnuka i tak dalej. Wspominam więc o tym, chociaż sam w domu nie doświadczyłem. Made our young group shine. Being at Seeds of Peace felt like being part of history. Wallach told us every day that we were the future leaders of our peoples. I think Asir and I shared the intoxicating excitement of seeing ourselves as agents of change. In fact, Asir was already effecting change. His unwillingness to stand on left and then at the roundabout take the first exit that defied Israeli delegation leaders' expectations. Religious and right-wing ideologues held mass protests against the Oslo Accords. Labor Prime Minister Yitzhak Rabin, who had signed the Oslo Accords, responded to the civil unrest and violence by severely limiting Palestinian movement from the West Bank and Gaza into Israel. This policy of restricting movement, which unfolded during the 90s, introduced new layers of permits and physical barriers. As children of the 80s, my generation is a country, so we gave the Jordanians the bedrooms. We shared my mother's white couch. It was a long, deep couch. We could both fit if we lay head to toe. We fell asleep in front of the TV. At one point in the middle of the night, I woke up to the smell of a seal's feet. I got annoyed and told myself that I would mention it in the morning. When morning came, a seal donned the signature smile he had when he was about to say something that's much more scalable, so to avoid the need for maps. So just like us, as human drivers, we can go to any city around the world, get in our car, and off we go. We're going to avoid the use of the very expensive sensors and rely on cameras, which are easy, relatively inexpensive, easy to integrate, and, you know, we drive with these two eyes every day. And finally, we're going to use a more holistic, what we call end-to-end machine learning approach. Jeżeli chodzi o budowę, tak jak wspomniałam, tych mieszkań, które mogą być wynajmowane po wpłacie partycypacji, to dzisiaj oprócz tego finansowania zwrotnego, które jest doskonale znane wszystkim TBS-om i gminom, można to połączyć również z innymi źródłami. Mówię tutaj właśnie o grancie z Funduszu Dopłat. To są środki, które w ramach rządowego programu wspierania mieszkań komunalnych, mieszkań na wynajem, można pozyskać, tylko że to są środki... But I love the fact, Eric, that you basically, because you love writing songs about science, you've now got a whole team of people who peer review your lyrics, which is just, they say, you know, or even end of the peer review your lyrics. Oh, thank you very much. But that's a fantastic thing, that you write a song and you go, hang on a minute, it's not accurate enough yet, I'd better send it to the university. Only about 30 years later is the actual truth of that. Yeah, but everybody's peer reviewed them. As well, is making your life just like that much harder. So the idea is that even if I set a dictionary on fire, the dictionary that tells you how to understand the world, that I should be able to recover that information as long as it doesn't fall into a black hole. Eric, can I ask, the last time we had you on, we dealt with the end of the universe, and I thought this one was going to be possibly more upbeat.
What's your general reaction to what you've heard during this show? I would say kraju. I to jest oczywiście dla nich powód do wielkiego oburzenia, bo oni się spodziewali, że jak będą likwidować ten freedom of movement, tą wolność przemieszczania się, to będzie się dotyczyć wszystkich innych, ale nie ich. No a tymczasem okazało się, że teraz jak Brytyjczyk chce pojechać do Unii Europejskiej, no to nie może tam przebywać więcej bodajże niż 90 dni za jednym razem, a żeby to sprawdzić, to przy wjeździe do strefy Schengen każdy z nich musi otrzymać pieczątkę. Ja jeździłem przez cały tutaj, pozwiedzajcie. No nie, bo mówią nie, bo utknę na granicy, albo nie, bo tam jeszcze mi samolot skasują, albo coś. No i to pomijając moje tam osobiste, towarzyskie kwestie, no to zwyczajnie też uderza to bardzo mocno w brytyjską turystykę. No podobnie jak uderza na przykład to, że wycieczki szkolne już nie tak chętnie jeżdżą do Londynu, bo to jest za bardzo skomplikowane, a przecież tu było cały rynek takich na przykład szkół językowych, ludzie z całej Europy przyjeżdżali. No, okazuje się, że już zaczynają spadać z powrotem i o ile jeszcze pół roku temu normą było, że agencja płaciła 20 funtów za godzinę pracy kierowcy, taka agencja pracy tymczasowej, które tutaj też no, dominują rynek i ciężko czasami znaleźć pracę bezpośrednio, bo wszystkie, szczególnie większe firmy, jakieś sieci supermarketów czy te wielkie korporacje transportowe, co używają po prostu kierowców z agencji, bo to są po prostu tacy łatwo. Bo nie mają statusu bezpiecznego, to jest taka bardzo ryzykowna zabawa, bo może się na przykład nie zdążyć na dany samolot. Ja powiem panu, że taką ciekawostkę, robiliśmy takie analizy i odpowiadamy na co dzień na pytania, dlaczego chcielibyśmy frachtowce, jakie byśmy chcieli frachtowce i jakie dzisiaj nie są możliwe. Zazwyczaj ciągle patrzę na ten. Nie przypadkiem wybuchło, no co zrobić, no. Gdzie trąbią, tam dziury lecą. No. Poza tym pan Dugin tam wszystkich przekonywał, że tym się odróżnia dzicz od cywilizowanego człowieka, jak przeżywa śmierć bliskich, no to jakoś kurczę, coś jak widziałem to jego nagrania. Który się składał z normalnych wyrazów, ale zaczynających się każdy wyraz osobno z dużej litery, żeby nie marnować spacji, żeby to nie było jednym długim wyrazem, tylko żeby było widać różnicę między nimi. I wysyłało się takie wiadomości do siebie. Nawet ja nie wiem, o czym się kiedyś pisało, jak się miało 11 lat, ale się wysyłało te SMS-y do koleżanki chyba o tym, nie wiem, co było, mam talent, nie? Bo, no nie wiem, tak czy siak trzeba było się było stale... A jednocześnie stale kontrolować, czy przez przypadek nam się nie włączył internet w telefonie, bo to jest w pozycji. Innymi słowy, nie warto specjalnie kontrolować, specjalnie przeszkadzać przedsiębiorcy, który działa skutecznie, innymi słowy, daje pracę. O, czyli dostał bardzo duży nagród. Statuetki biznesu wszelkiego rodzaju lądują w gabinecie prezesa Kubickiego. Ale tak naprawdę, mówiąc serio, to rzeczywiście, kiedy się rozmawia z samorządowcami, nikt z nich nie ma najmniejszej ochoty na wszczynanie jakiegokolwiek konfliktu z hotelem Arłamów. Rid of our identity. They gave us no identity. Noi vrem spre Europa. Tindem că tot tine. She's saying, look, we want to be with Europe. That's where our future is. That's where our young people are. We want a more luxurious future. We're hard-working people, you know, and we want a decent standard of living. And all the men around her are agreeing. Tak, jedź szybko, bo stoją za tym samochodem. No ale wypas od razu.
Chciałem się wyprostować. No co za cymbał, patrz na niego. Tam jest prosta, w prawej zmierzch do fabryki. Na Toronto.